chyba o overtime, nie? Na PL, DBDPL. Nie mam mnie na overtime. Sugeruję ci tam raczej sprawdzać. Dlaczego? Bo tam ludzie są bardziej aktywni, jeśli chodzi o Dead by Daylight. Overtime. Discord. Tutaj masz. Już wchodzę, nie? No. To jest ten serwer, nie? Co prawda teraz jest mało, ale wystarczy, że utworzysz kanał sobie i... I czekasz i grasz sobie normalnie. Witam serdecznie. Siema, siema widzowie. Od jakiegoś czasu Resi się kłania. No i moi drodzy, Aki z tym. Nie będę się przedstawiał, ok? Nie będę się przedstawiał, bo wiecie, na jaki kanał wchodzicie. Mój głos już można poznać w wejściu. Będę mówił tylko z kim gram. Rezydenciak jest z nami. No, każdy wie, każdy też rozpoznaje. Resil, oszukałeś nas, miałeś grać z Rafakiem i z tym... i z Arkosem w Dying Light. No tylko, że w Dying Light'cie... Dead Island, nie Dying Light. Dying Light. A miałeś ustawić na rozkładzie streamów na 10. Przyjrzyj się Dying jeszcze raz. A nie, bo ja... na tym... Wtorek? Dying... O, ty tyś to zmienił nagle. No, bo dokładnie. Bo był Dead Island. Dlaczego to wyświetlanie nie jest w oknie cały czas? Ja chcę mieć na pełnym ekranie. Z tego co widzicie jest Village. Dlaczego jest Village? Już wam tłumaczę. Jest to dlatego, jest to tym spowodowane, że bowiem Village ma też swoje, wiecie co, ma też swoje skarby, których ja nie mam czasu szukać. Ale... Jakie masz ustawienia grafiki? As you wish. Myślę, że maksymalnie, jak dobrze pamiętam. Zobacz, z ciekawości. No czekaj. Unfortunately, you don't seem to have the funds for that. Co to jest w ogóle? To jest do wytwarzania amunicji, że potem będziesz musiał wytwarzać amunicję, jak to kupisz, nie? A, no to mi się przyda. No. I tam jest obok do snajperki, i tam jeszcze obok jest błąd. No, do czego ci się właśnie przyda, nie? Do takich właśnie rzeczy, jakbyś nie wiedział. Nie, wiem, tylko chodziło mi o to, czy to chodzi o wytwarzanie amunicji, bo jak widzisz, moja amunicja do shotguna to jest tylko porażka. No. Co z DL-em? Właśnie o tym wspomniałem, Rafałek. Cześć, witaj. Siema, siema. Jest on zapowiedziany. Pokaż teraz tu ustawienie grafiki. Jest on zapowiedziany, gdy tylko Arkos przyjedzie. To chyba będzie wyświetlanie. O, masz tylko 8 ram? Myślę, że masz więcej ramów. Ta gra na wysokich wymaganiach śmiga. O, tu już ci zaraz RAM przegoni. O, tu już ci RAM przegoni prawie. No, ale ja nie potrzebuję tego typu zabaw. Wiesz co jest najlepsze? Ja zapomniałem, którędy mam iść. Chyba tędy i na górę, jak się nie mylę. Tak, bo wtedy się ten...
Nie, czekaj, ja se wejdę tu, tymi drzwiami. Wezmę sobie ozdóbkę, nie? Mhm. Teraz ty mi chyba nie możesz, musisz się otworzyć od drugiej strony, jak się nie mylę. Zaraz, sprawdzimy. Wiem, że tutaj siostrzyczka Dimitrescu się pojawia. Tak, u góry, jak wejdziesz, będziesz musiał te drzwi otworzyć i będziesz musiał uciekać, nie? To wtedy. Tak, czekaj. Forsa. Skrzydła leje. Zamknięte. O, wiem. Rezydenciak też zasypia. Nie, ja nie zasnę, ja się po prostu wstanę dzisiaj 6:45. To się pali... Nie, zdaje mi się. Zostawię ci nawyk... opinię o kanale. Nawyk... Niezawodność. Nawyk z Resident Evil 4, wiecie, kiedy to macie, że... O, z... Dobra, otworzyłem sobie przejście na hol. Teraz do wioski nie wrócimy. W ogóle podejmuję ogromne ryzyko, że chcę. Widzisz, tak ma, że jak wejdziesz, to auto zmienia w oknie, no. Dobra, to dokąd mam iść? Do piwiarni? No tam do góry, nie? Do chyba albo do... A nie, ona jest zamknięta. No to gdzieś tam musisz iść, nie? A nie, jest otwarte. Co my tu mamy? Tu mamy zagadkę, nie? Jestem ciekaw, czy jak po prostu oni odblokują tę twarz Itana, nie? To czy oni faktycznie zrobią tak, żeby ten... Kurde, wiecie co? Odpalę sobie kogoś, kto był, jakby to rzec, znał się na rzeczy, jeśli chodzi o to. Bo Village jest dla mnie najmniej pamiętną odsłoną Resident Evil. Ale to ja ci mogę pomagać, tak jak mówię. No ale ja mówię, że ja nie wiem, dokąd mam iść teraz. Ja autentycznie nie wiem. No to ci mówię. Do jednych drzwi i w jednych drzwiach się zacznie gonić ta córka Dimitrescu, nie? No ale w których? Bo ja teraz mam wyjście z tej... Te, które są otwarte. Z tej przed piwniczka na wino, nie? W prawo bądź w lewo mogę iść. Schodami nie musisz iść schodami. Bo ona teraz się nie odpali, nie? Jeszcze jak wyjdę na hol. Nie, tu musisz iść do którejś drzwi, nie? Ale których? Na lewo albo prawo. To iść najpierw na prawo, potem na lewo. Nie, na lewo, na lewo, na lewo. Widzicie? Na lewo. Tak. Czyli tu, w takim układzie. No tak, tak, tak. Dobrze pamiętam, czy tak. Nie, tu jest oko potrzebne. Jakieś. No to po prawej. To się zawsze myli, bo tu jest duży jest ten zamek, nie? No ja wiem, tylko właśnie po to was pytam, bo ona... No, no to w takim no. razie na prawo. No. Nie ma oka jeszcze raz. Nie mam oka, bo całkiem oko jest w tym... Już wam pokazuję gdzie. Oko jest na dole, nie? A ja tutaj nie mogę wejść do tamtej części zamku Dimitresk. No to musisz iść tam drzwi po, do tych drzwi po prawej, nie? O nie, tym razem się nie pomylę. Ale nie chodź. Jezus Maryjnie. Rafał. Ten, ja, no jakby. Ja... No jeszcze nie ma. Ja odpal się czeleczko. Dimitresk. Nie, bo. Wiesz co, o to chodzi, że Rafał mamy tego. Mamy w tym momencie
jeszcze tamtą część zamku zablokowaną, bo trzeba pójść i otworzyć to od tyłu. No to niech się odpala córeczka. Zamknięte. No. To ja nie wiem. Wiem, że na tym piętrze coś trzeba zrobić. Wejdź do tych drzwi tutaj otwartych. Tu jest winiarnia, nie? Zabrać wino? Próbowałeś zabrać wino? Jak to próbowałeś zabrać wino? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Bo tam, gdzie masz zabranie wina, jak na to klikniesz, to potem się chyba jakieś drzwi ale otworzą. Ale ty chyba patrzysz na demo Resident Evil. Nie w demie. Wejdź. I tu powinni mieć gdzieś drzwi o, jakieś. Notatka. Tutaj. Przy okazji. Nie mogę nic stąd zabrać. O nie wiem. Aha! A tu masz to oko! W tym pierścieniu. Jezu, chodzi o ten pierścień. Już to widzę, będą krzyczycie w komentarzach, nie? Kiedy Dekle grają w Resident Evil 6, tego 8. 8. O, to już 6 przypomina. Tak. Kiedy Dekle gra w Resident Evil 8. Najgorsze jest to, że kiedy ja położę to oko w rzeczy samej, to pewna pani się odpali, nie? No. A do niej strzelanie jest absolutnie bezcelowe. Jak kwiat tekst film ze Spidermana. Trzy minuty temu dokładnie. No i tutaj się córeczko pali właśnie. No dzień dobry, panią. No i musisz tam przed siebie biec, nie? Ale to wady, kurna. Jeśli to traktujecie jako zabawę... No, Francejta na poszkodowane. Nie tu, na lewo. Nie widzę nic. I na prawo. Masz takie belki miałeś. W tym gdzie? Pokoju. Jezus, za siebie spójrz. Za sobą to ja widzę tonę much. Nie wychodź z tego pokoju. I córeczkę Dimitrescu z bliska. W 100%. Nie wiem gdzie. Dokąd mam biec? To jest ciężko wytłumaczyć, Jezu. Tłumacz, a nie gadaj. No jak wejdziesz do tamtego pokoju, co byłeś? No fajnie, tylko że ja mam tutaj koleżankę. Tam na prawo było ten. To szafa. Szafa. Belki. Jazda mi z tym. No, nie wiem, się tylko wytłumaczyć w tym pokoju tak. No to tłumacz jak człowiek. Bo jak nie umiesz wytłumaczyć, to na nic mi się to nie przydaje. Bo tylko wzbudza to niepotrzebną panikę. Zetrą chwilę. No, musisz to umieć wytłumaczyć. Ja naprawdę nie pamiętam tej części. Okej, coś tu jest? Czy nic tu nie ma? Jakby mało było dziadowi problemu, to jeszcze Arkina.
Okej. Teraz mniej więcej to jakoś wygląda. Najgorsze jest to, że ja to pamiętam, moi drodzy. Pamiętam, że tu przyjdzie nam z nią walczyć. Gdzie to mogłem coś zostawić, bo tutaj coś jest, tylko nie wiem co. A tutaj amunicja. Dawaj tam, masz pancerny łeb. Jestem już. Okej. Teraz wiesz, jakie gry są dzisiaj w PS Plusie? No. Tony Hawk. Ten nowy, Yakuza i Little Nightmares. Jak tu się odpala latarkę? Da się tutaj odpalić latarkę? Na padzie to było pod prawą gałką. A tutaj nie wiem. Wiesz, co można jeden film zrobić razem? No. Z Tony Hawka. Co ty sądzisz? O matko. Sądzę, że jak na razie to... To ci gra obrzydza? Nie, to wiesz co, bo ja już nie jedno widziałem, nie? Też. Pomóż mi, bracie. Sądzę, że wpadliśmy z deszczu pod rynnę. Dlaczego? Może tak nie jest, a nie wiesz. Wracamy. Zaufaj światłu. I gdzieś tutaj musi być jeszcze jedna rzecz do znalezienia, bo tutaj coś zostawiłem. Musi coś tu być. Co wygląda podejrzanie, moi drodzy? Gdzieś tu musi coś być. Pytanie brzmi co i gdzie? O. Skarb. O to chodziło? Tak.
No. Tutaj latarka chyba odpala się automatycznie, gdy wejdziesz w ciemność. Wiesz co mnie nie zachwyca, że ja kojarzę tą część zamku Dimitresk. I wiesz co to oznacza? Jak mam małą drukarką wydrukować coś wielkiego? Nie wiem. Kilka zezu. Kilka na serio mała. To jest właśnie moment, w którym potrzebujecie się wczuć w klimat, nie? Znajomi pytają o drukarkę. Dobra. Ja się wczuć w klimat próbuję. Okej. Przesłuchuję cele za celą. To wszystko? To wszystko. O, dzień dobry Państwu. O nie, panie! Wiecie, co ja sądzę o ósemce? Jest fajna? I co? Taka sobie. Dobra, dość, wkurzyłem się. Pozostawia ona trochę do życzenia, nie? Jakby moim zdaniem ona odbiega mocno od fabuły, nie? Czy ja wiem? To jest właśnie to. Ludzie mają strasznie wysokie wymagania od ósemki. Tak jakby celowo miałaby się ona... Miałaby się ona stać tym, czym była jej poprzedniczka. A tutaj nie o to chodzi. Jak my oczekujemy od niej absolutnie tego samego, czyli odgrzewanego kotleta, to nigdy nie będziemy mieli radości z samej gry.
Zadaniem twórców jest przerosnąć nasze oczekiwania. Gdybyś ty był na miejscu twórców, chciałbyś dawać graczom odgrzewanego kotleta, czy bardziej nową grę? Nowego. No. To też spójrz na to przez pryzmat tego, że gracze zbyt wiele chcą. Stream trwa 26 minut. No. Mam tylko nadzieję, że tym razem jest stabilny. Bo ostatnio, gdy był niestabilny, nie? Mhm, to ścinało. Nie, to to podzielił się na pół. Tak. O panie, psychicznie się trzeba przygotować. Wiecie, kto tu powraca? Dimitrescu. Ale nie ta starsza Dimitrescu. Cześć, Cassandro! Wybacz, ale Ethan jest troszkę zajęty. Bo teraz będzie walka, nie? Tak, teraz będzie z nią walka. O, fajnie, ammo do shotguna, tylko pytanie, czy teraz zdążę wszystko pozbierać. Pamiętasz, jak ta walka działała? Tak, pamiętam. Ja ją chyba za pierwszym razem ładnie pokonałem. Dobra, wiem ta walka, bo chyba ta walka z tym dźwignią. Cię tak dobra. Nie mogą, a jednak mogą, nie? Oła! Kobito, zostaw mnie. How dare you bear your teeth at us! Ale jej dał skopa w ten łeb, nie? To nie był strzał w łeb, ale w coś bardziej czułego. Więc ała. A w ogóle tu tyle leżało amunicji do tego i... Z pistoletu ją mogłeś bić. Niby tak, ale zwróć uwagę, że to taka panika, bo prawie nieśmiertelna była, nie? Dobra, teraz na spokojnie, ponieważ siostrzyczka Dimitrescu nie żyje. To możemy się tutaj rozejrzeć, nie? Bo namolny problem tej gry polega na tym, że gdy jesteście w zamku, nie? To tempo się nie zatrzymuje, nie? No, bo ty byłeś u fryzjera? Sam mam swojego fryzjera. Sam się fryzjer? Tak. No, ale widać. A, tu trzeba... Aha! Czyli to jest takie miejsce, którego w pełni nie oczyścimy. Na razie, nie? No, ten klucz insygni. Ale nigdy to jakoś nie wchodziłem. Zawsze o tym zapominałem. No wiesz.
Jesteśmy rezydenciakami, więc... Więc my tu, moi drodzy, jeszcze wrócimy. Jak tam się leży martwą? O matko. Chyba zimno musi być Ethanowi, nie? Wiesz, nie wiem. Nie pytam o to, co to jest za mięso. Ale chyba nie od zwierząt. Raczej bym wątpił. Zapytaj się Ethana, jak to jest mieć przy palce. Ciekawe, nie? Ale Ethanowi jakoś to chyba za bardzo nie przeszkadza w działaniu, nie? W sensie, ręce Ethana przeżyły już piekło. No, a wiesz, że Ethan może... Wiesz, że Ethan może żyć wiecznie? Nie graj w grę, tylko ją włącz. I zostań w zamku. Proste. Albo chodź cały czas po zamku tylko. No wiem. Arkos, ty już wróciłeś? O, wytrych. Wytrychy są fajne w tej grze. O, wrócił Arkos. Chcesz na DC wbić? Aniołek. Może Arkos jak coś wbić na DC, nie? Dodam go wtedy. To niech napisze, czy chce wbić. Okej, tylko herbatę zrobię. Dobra, to ja już stworzę kanał, nie? Zrób herbatki. Zwłaszcza taką dużą dla Lady Dimitrescu. Dobra, to ja już dodaję do nas. Możemy na serwerze w sumie pogadać, nie? Nie, no to już tego dodam. No, jesteśmy już dodani. Więc teraz tylko poczekać, aż Arkos, nie? No. Arkos ma DBD? Ma DBD, ale nie zainstalowane. No jest to, sorry, ale nie mam tego wielkiego kubka. Wiem, Arkos, żartuję. To zrób to 10 kubków. Proste. Wiecie, wolę teraz ściągnąć ten skarb. Ten spinelek tak zwany trochę. Ja w ogóle nigdy nie widziałem tego spinelka, tutaj jest ten mało spostrzegawczy na sufity. Ja właśnie patrzę, wiesz czemu? Ponieważ kiedy jesteś tam, to musisz mieć wrażenie na wszystko, nie? Chciałbyś grać w Massy Majersa. Nie, bo nic nie widziałbym. Dobra, to nie odbiorę. Będę miły. Teraz jeszcze Lady Dimitrescu za nami biegała nie będzie. Nie? Dopiero jak tam otworzysz drzwi jedne, nie? Tak, nie wiem jak siostrunia Dimitrescu, nie? Musiałbym jej zrobić herbatę w wiatrze. Czemu tego nie zrobisz? No i tak. Dosłownie zrobić herbatę w wiatrze. Z 5 czajników trzeba byłoby napełnić, jak nie... więcej. Teraz się tu chyba otworzy przejście, nie? No i otworzyło się. No. Nie ma wiadra. Klucz do dziedzińca. Dobra, ty masz reklamy? Ja tak. Ile z tego zarabiasz? Dużo czy mało z takich reklam? Do Duke'a. Od razu do Duke'a. Dlatego pojęcia nie mam. Da się jakoś to pominąć, tą reklamę? I've extended my services. Please, come take a look. Welcome, Ethan. Nie da się tego pominąć, bo ja to mam włączone ogólnie, nie? Mhm. Ah. U
ubiliśmy już jedną dziewczynkę Dimitrescu. Mm-hmm. Dobra. Na razie tyle, Duke. I look forward to seeing the fruits of your exploration. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy to jest... Nie, naszyjnik Ingrid to jest tylko skarb, do który można obejrzeć go. Ale jego chyba można tylko sprzedać, nie można nic z nim zrobić. I można chyba połączyć chyba. Nie, nie. To ten drugi naszyjnik w domu Luizy. Oh yes. Jaka masz mieć w domu Benevent? Ciśniesz mnie. To should be enough. Ja mam 4 staki tej amunicji pistoletowej. A może sprzedaj jeden. I see. Anything else? Chociaż to tylko 300 chyba, to się nie opłaca. Co, magazynek powiększyłeś? No. Myślę, że magazynek powiększyłeś. Wiesz, jak się wytwarza itemy? Tak. Myślę, że siłę ognia sobie w pistolecie powiększa. Tak, potem będziesz miał jeszcze jeden pistolet, chyba że ty chcesz zostać. Wiesz, ja jestem tradycjonalistą. Thank you for your patronage. A Shelba też? Ta zostaje? Myślę, że tak, chociaż wiesz, to może powinienem poszukać do niej naboi. To se wytwórz. A prawda, już mogę. Bo dużo masz tych rzeczy w ogóle. Bo wiesz co? Ja dużo sobie wytworzyłem tych naboi do pistoletu, stąd ich tyle miałem. No i ty w ogóle nie zużywasz tego apteczek, nie? No nie, ja głównie uciekam. O-o! Cześć! Kolejna randeczka. Chyba nie chcesz, żeby cię oprowadziła, prawda? Nie, jaki błąd, bo ona się teraz chyba tutaj Dimitrescu od razu zreski. I będą cię dwie goniły. Albo nie? Już do was dotrę, okej. Oj, 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 oj. Jak się tyle czuło, czekajcie. Halo, halo! Boom! Headshot Tarkocen z biegającym kotem! W tym momencie wkurzyłem i Gimpera, i Roysona. Dobra, musisz od razu zapodać pierwszy podtekst. No, już do was doszedłem. Ja wpadłem właśnie w rączki przepięknej, przepięknej małej Dimitrescu. Tylko zrobię to za ciebie. Ale dojdzie. No, mega dojdzie. Zresztą taki Resident Evil wyleczy nas w Omega. W ogóle Jaggi mówił na Resident Evil Village Mega Dojce 8. Jezu! To brzmi jak kurde jakaś parodia! Widzę, że to zabiłem, jak zobaczę to, co mam na pulpicie, ale... Wyślę wam to, czekajcie. Tutaj to wyślę. No, poza tym wczoraj wbiłem sobie levele na kierowcę w Danglite The Following. Stara poszła. Co jest, dlaczego jak wysyłam zdjęcie, to takie coś im pokazuje? Wiecie co, może ja sobie pójdę inną drogą? Chyba rozszerzenie muszę zmienić. Nie, musisz iść tą drogą. No to nie wiem, czy chcę, bo... Pamiętajmy, że przed chwilą ubiliśmy jedną z jej córeczek, więc... Ale i tak musisz tam iść, bo musisz zdobyć między innymi tam... chyba... klucz? Tam coś musisz zdobyć i tak. A i potem będziesz miał zabawę z samą panną Dimitrescu.
Tak. Ale ona tak przypomina Tyranta. No, dziwisz się. Dosłownie stara Tyranta. O, zobacz, co wysłałem. Może to jego żona? Żona, która go pewnie biła wałkiem. Ej, a co widzisz? No, widzę. Że jak śmiałeś przegrać stoł z Claire. No. Mega. Tak, takie... Po chórześmy się wyprowadzali na to zadobie, jeszcze nie złapałeś, Claire. Chodź, panie, no tu, pieprz na cię wałkiem. Pani Dimitrescu się wkurzyła. No, ewidentnie. Zwykle sobie to dać na tapetę, co wysłałem. Prędzej na tapetę telefonu, bo niestety nie ma to przynajmniej rozdzielczości... Nie ma to rozdzielczości 1980 na 1000, nie, na nie, chwila, 1920 na 1080, no. Wiesz, najzabawniejsze jest to, że ludzie cały czas myślą, że ty trollowałeś, że spałeś. Nie, ja nie trollowałem, ja serio zasnąłem. Ej, Arko, coś chciał powiedzieć 1980 na 1020? O nie. No. Nie znoszę tej zagadki. Zawsze się przy niej pomylę. A, ja wiem. Ja wiem. Ja grałem milion, ja wiem. Ja kurde, to już tak ogarniam. Chłopy patrzą... Czekaj, nie. Jak to Simpy było, patrzą na pannę. Czekajcie, bo muszę się... tego... Kto patrzy... Simpy patrzą na pannę. A po panny ludzku, patrzą proszę. na siebie. Tak. Nie, czekaj. Biedacy patrzą na tego bogatszego. A no. A panny na siebie, a bogatszy na panny. Jest. Tak. Ja zawsze miałem z tym problem, nie? Ja do tego nie wiedziałem po tych napisach, a ty? No. Bo z tego nie ma jak. Dobra, ten. Czekajcie. Ten patrzył na tego, ta jest obrócona. Te se patrzą na siebie, a ten z koniem patrzy na tego. Ty z koniem? Na tego, kto jest kim? Dobra, nie ważne. Panny patrzą na siebie, ten z koniem patrzy na tą. Pff, wiesz, jak to brzmi? Co ja powiedziałam? No, gość z koniem patrzy na pannę. Wiesz, jak to kurde dziwnie brzmi? Dobra. I ty mi mówisz, że to kurde ja walę pod tekstami. Gość z tym wielkim rumakiem. Ej, widzę, nie sobie, że myśmy się obrócili, a my byśmy zobaczyli na przykład Evelyn? Przecież jakie to byłoby kozackie? No, normalnie nawiązanie do Fiera by było od razu. Arkos, dobrze, że nie powiedziałem ten, jak to było? Gość z wielkim koniem patrzy na wielką. Tak! O innego streamera to muszę napisać. Co do diabła. No tak, masz rację. No to jest co diabeł. Dobra. Ja ZW tylko muszę jeszcze coś odnieść na dół. Herbatkę. Wiadro herbaty. Herbatę i tak muszę odnieść, plus jeszcze ogarnąć trochę... On robi wiadro herbaty dla spotkania z Lady Dimitrescu, żebyśmy nie zostali zabici. Ja chwilę ZW. O Boże. Bo wiesz, Arkos, do kogoś zbliżamy? Wiem. Do kolejnej z córeczek. Nie. A, do panny Dimitrescu. Jezus! Sio! Gdzie Ethan dałby sobie rękę uciąć. Dałbym sobie rękę uciąć, że mało nie wyskoczyłem. Teraz. Chwila, ja idę tylko odnieść rzeczy i zaraz wrócę. Resi, to błąd, że ty tak strzelasz. Jestem.
Banana. Jest Arko? Poszedł na chwilę zrobić porządek z herbatą. Dlaczego porządek z herbatą? Nie wiem, może ją przygotowuję na spotkanie z Dimitrescu. Muszę na Skype'ie dodać tego Arkosa. Na Skype'ie? Mhm. Myślałem, że on już umarł. Nie. Gdzie? Skype? No. Skype już umarł dawno temu. Nie przeszkadzać. O, jak hedy wsiadły. O, pięknie, amunicja do shotgeja. Lubisz shotgeja? Co to znaczy? No, lubisz shotgeja? Czy wie nim grać? No. O, smacznego. Czekaj, bo mam pewnych pan... Coś mnie gryzie. Wiesz? Umiesz? No, czemu znamy na Skype'ie? Skype umarł. A nikt niby nie umarł. Albo w Zoom. Jezu, w ogóle Zoom'ie miałem pierwsze. Piąty klasie jak miałem... Nie, to jest tutaj. Jak miałem z Zooma na lekcjach na Zoomie, to było tragedia. Teraz mamy na micie, a zaraz będzie pewnie ten. No. No ale spójrz na to z tej perspektywy. Teraz wszyscy korzystają z Discordów. Rozumiesz lekcje zdalne na Discordzie? Jezus, nikt już nie korzysta ze Skype'a. Ja tam mam i się cieszę. Arek, wrobcie. Dobra. Nie zrozumiesz, że nie mam nic przeciwko temu, ale... Ale jak dla mnie Skype jest już dawno martwy. Co i mam jest... do ciebie, Arko, pytanie. Chcesz jakiś dzień na Skype pogadać? Wiesz, ja nadal mam Skype'a w któryś dzień. Wiesz, warto by było sobie kiedyś przypomnieć, jak to było. Jak dla mnie to sprzęt jest martwy. Wiesz, kiedyś był on strasznie popularny i no i potem kiedy nadszedł TeamSpeak, on się bardziej rozrastał, no potem Discord i wiele innych tych całych no. Arkos, mam nowy plan. No. Lekcje zdalne na Discordzie. Było. Wiesz, tak. Było tak. Było. To ty żyłeś pod kamieniem w czasie lekcji online? Albo w jaskini, w piwnicy. Nie miałem Discorda. Aha. Ja Discorda mam dosłownie już od 2021. Nawet świeżak, spoiler, kurde, kiedyś... Spoiler alert, to od 2021 były lekcje online. Nie, od 2020 były. No ale mówię, że one były do 2021, tak? Więc... W 2021 jeszcze były. Więc musiałeś mieć lekcje online. Tak, na micie. No większość nie. Odbywała się na Discordzie. Ja chciałbym mieć na Teamsie, ja bym tam ustawił Dimitrescu na profilowe. Albo coś, musiałbym. Ja nie używam TeamSpeak, dobra. Czy ktoś miał pomysł, gdzie może być ostatni z tych rzeczy, bo krążę po tej piwnicy i nie mogę znaleźć nic. A ja ci, Jarko, skryptem ile anime obejrzałem? Halo? Ja nie wiem, może w tych... chwila. Bo ty jesteś tu. Widzę, że liżesz ściany. No muszę znaleźć ostatnią rzecz, bo ja po prostu... A nie mogę nic znaleźć. Hmm.
Okej. I raz im przeczytać wam, ile obejrzałem. Jest. Arkos. No. Presil, przeczytać wam, ile obejrzałem anime? No. To będzie. Trochę tego będzie. Mam czytać tytuł? Nie. Powiedz nie. Tylko, ile przeczytałeś. Już ci mówię, chwila. Nie podawaj tytułów. Bo na przykład jedna trzecia z tego mnie nie interesuje, albo nie znam tego. Dokładnie 41. O kurde. O to tam na górze będą cię wyliczali. Dlaczego? A nieważne. Powiem już chyba. Dla wielu anime to... Grzech. Takie no, przytem. Ile anime obejrzałeś w życiu? No tak... Mam wymieniać w życiu, to może ty. Bo wiesz co, dla wielu osób anime to jest grzech. Ej, bo ten, cię pytają. Przedstaw wszystkie tytuły obejrzanych anime w swoim życiu, takie... Na pewno mam czytać aż 1000. No ale dobra. Takie 1000 czytaj. Dobra, przestań, bo nie wytrzymam zaraz. To by więc cały dzień zajęło. Bo był właśnie na Twitchu, co czytał nazwę wszystkich anime, nie? Dosłownie, po kolei wszystkie. Okej. Mamy bezpieczne pomieszczenie. No i ta winda mi się nie podoba. Dobra, moi drodzy, niedługo będziemy szli do tego. Czyli na DL-a, tak jak obiecałem. Ja dzisiaj nie będę grał w DL-a, bo chyba w DBD zagram. Ej, a ucieknij w tym momencie ten Dimitrescu jeszcze przed końcem live'a, okej? Okay? Bo chciałbym to u ciebie zobaczyć. Tylko z zasłoną dymną. Ja gram akurat w Revelations. Którą? Dwa. Ale tak, w dwójce była zasłona. Chcę po prostu wszystkie etapy zrobić na S. Jedynka była taka średnia. Mi się tam podobała nawet. Ale wiadomo, każdemu się podoba to, co lubi. Wiedzie, mam wszystko na S, nie. Ale wiesz, co mnie boli tu? Że w ogóle możesz znajdować tylko dwie bronie, albo nawet i tylko tak, masz jako Claire 2 PM-y. I dwie strzelby, jako bary masz tylko dwa typy karabinów snajperskich i karabinów szturmowych i dwa typy rewolwerów. I to tyle. O, moja ulubiona część, no widzisz, no ja akurat w nią gram. Za niedługo streama kończę, ale jeszcze najciekawsze, co nas tu spotka, to będzie. Wierzcie mi. Zgadnij, w ile przeszedłem Lost in Nightmares z kolegą Marcos. Na profesjonalnym. No. Ty kurde, Natalia mi weszła do skrzynki. Ej, zgadnij, Arkos. No. 9 minut 28 sekund. O kurde. Mam to na tapecie. Ale chwila co? Lost in Nightmare. A. Na profesjonalnym. W ogóle ja mam tutaj w tym rozdziale małe problemy z Natalią. Bo ona lubi mi się tutaj blokować. Nie słucha się? No, nie podąża za barem. To co, gotowi? To co, gotowi wszyscy? Zaczynamy zabawę. No. Tak. Tak. O, dzień dobry! A w którym etapie jesteś, Arko? I ja rozgrywam teraz trzeci rozdział jako Barry. I uwielbiam piąty, jak się z tymi uchami przychodzi. Nie, chwila, drugi rozdział robię. Jako bar. Ten dopiero to jest wpływ, nie? No, kiedy spotykamy te muchy. Akurat fajnie to zrobili.
Ja lubię te muchy szczerze, bo one są trudne do przeżycia. No. O kurde, teraz to się wnerwiła. No, biała panna wpadła w szał. Wpadła w kurwa. Jezus. Nie, nie, to zabrzmiało jakbyś określił jakąś... Ej! Przepraszam. Tak zabrzmiało i coś tam... Nie chciałem, żeby tak to brzmiało, od razu mówię. No kurde, co ta mała Natalia robi? Ona biegnie, kurde... Sorry, Twitch administration, this is... My friend is the... Dobra, moi drodzy. Arkos, nie bądź za to zły. Nie jestem zły. Ja i tak nie nagrywam na Twitchu, więc spoko. No jest, ale ja nagrywam, ja tak więc... Ja dla Beki powiedziałem tej idioty, nie ma sorry Twitch. O, Rafałek... O nie. Rafałek pisał, że może grać, bo prądu nie miał. Dobrze, to ja zaraz tylko uciekniemy pannie Dimitre, a czekajcie. Jak to było? Bo nie możemy popełnić tu głupiego błędu i się zlamić. No, jedynie tylko raz może cię trzepnąć. Jedynie raz cię może trzepnąć. Za drugim już po tobie. Jest. Co? No powiedziałeś, że tylko raz cię może trzepnąć. No bo to prawda, ona tylko raz może trzepnąć, dlatego wiem, też... ale wiesz jak to dwuznacznie zaprzepnia. To zabrzmiało tak, jak ja zawsze mówię też. Wiesz, to nie brzmiało jakoś za bardzo sprośnie. Kwestią jest tylko według mnie to, żeby... O, chemikalia, super. O, Rafałek... Rafałek mówi, że za chwilę będzie mógł z nami zagrać. A i dobra. Tak mi się zlewował. Mam tylko... Ja ciągle mam pecha. I... Oła! I ten nie ma rączki. Ała. A wiesz jak ja się kurde wystraszyłem tego? Dzień dobry! Dzień dobry! Uczepiliśmy na ręce i pana. Droga pani! Nie, Arkoś nie do herbaty, może czasu nie wiem. To jest właśnie to, kiedy wchodzicie i macie właściciela. No. Dzień dobry. Ręka. Odcięta ręka. Serio? Serio? Tak, ona może przechodzić z drugiej strony też. Nie to mam na myśli, że serio, że nie otworzyło się to na czas. O, dzień dobry. Dzień dobry pani. Do widzenia pani. Jezu! Jakiego? Wesley, mam do ciebie i damy otwieraj to! Serię. Lubisz Eurotrucka, nie? Tak. To zagra się w SnowRunner albo NoobRunner. To za jakiś czas. Bo na razie to spełnijmy wszystkie obietnice. I tak dzisiaj Valoranta nie zdążę. Eurotruck nam kiedy indziej. Jakim cudem alkoholem skleja rękę? Jakby to w prawdziwym życiu działało, prawda? Jakby to zadziałało, jeśli chłop jest pokryty pleśnią, nie? To ma jakąś logikę, nie? No ale tutaj tego... Dlaczego ludzie... Widziałeś kiedyś jak się leczy w Far Cryu, nie? No. Jak się tak. Tak, czemu ludzie nie robią tego w prawdziwym życiu? Łapie, gdyby tak się ludzie rzeczy. Słuchaj, zamówiłeś rękę, bierzesz, targasz ją na bok, no i masz jak nową. No. Nie? Wiesz, to zależy, bo jeśli masz na przykład skręconą... No chyba sobie jaja kręcicie. No słuchaj tego. Masz złamaną dłoń, jak masz tak na dół, bierzesz do góry, no i naprawiono, możesz jej używać, nie? Proszę. Czekajcie, bo muszę się skoncentrować. Natalie, trzepły wrzody! O, dzień dobry. Troszeczka.
Wiecie czemu wracam się do miejsca walki z Kassandrą? No. Ja pierdzielę, ludzie, nagrywam! Współczuję, ja mam tak samo. Wiecie, moi dziadkowie wyjechali na wakacje i teraz muszę za każdym razem odbierać telefon. A ja nie mam czasu na to na razie. Nagle proszę się wyprowadzić w ciągu 5 dni. Dziękuję. Leja. Ja też mam czasami tak, że kurde do mnie wydzwaniają cały czas. To wiesz, ja za pewnym momencie urywam kontakt, w sensie, że telefony wyłączam. O. Kurde. Bo wiesz, bo to koniec końców mnie w końcu irytuje, nie? Nie tylko no, ciebie. A wiesz co jest najlepsze? Ja wczoraj byłem kurde u lekarza, bo chciałem zobaczyć, bo mama mnie prosiła od której godziny tam przyjmują w ogóle. To nie ten klucz. Kurde. I jak się okazuje, tak, ja wczoraj dzwonię i tak dzwonię. Nie odbierają, dopiero za 10 razem łaskawie odebrali. Jak kurde ode mnie wymagają tego, żebym ją odbierał od razu. Czego ty szukasz? Szukałem, że tego zamku chciałem, że tego zamka chciałem. Czekajcie, to było to? Bo się w końcu zgubiłem, które to jest maska żalu. O tak. To ona. It's a pleasure to see you. Musisz szukać resztę masek. No sign of Rose. Proch czarny. So sorry, it turned out. Chwila, proch czarny. Aha, mam dobra. Mam wrażenie, że oni tam się bawią i popijają. Do you have need of anything for the road ahead? Czają po kolei kabel zasilający. I've expanded my services. Please, come take a look. You wish to make a purchase? Asida chyba nowy pistolet albo szkielet. Bits and bobs. Nowy pistolet odblokujesz dopiero po wyjściu z zamku, nie? Tak, tak. A i pamiętacie, jak każdy myślał, że Lady Dimitrescu to jest ostatni boss? Że ja myślałem, że Lady... Nie wiem. Bo każdy myślał, że ta gra ma tylko ten zamek. O, pięknie. Do shotguna sobie wzięliśmy tą... ulepszenie. Ach, wyśmienity wybór. Klucz Dimitrescu. Tą kulkę jeszcze musisz znaleźć. Nie pamiętam, gdzie ona, gdzie ona była, ty? Gleba. I w dupę. Co? Nie, bo powiedzieliśmy, że nie pamiętamy, gdzie była tego. Gdzie była... Prawa ręka. Kulka i takie... Ty mówisz gleba i w dupę. Jaki timing znowu? No, tak jak to, jak spałeś. Wiecie, co mnie niepokoi? Kurde, no zostaw! O nie, kurna, chamie! Dobra. Ale źle! Co? Coś ty zrobił. Już wiesz? Aha. Siema! Ała. Dobra, inny plan. Run. Kurde, leczy, leczy, leczy. Jezus! To wyszło źle pod każdym względem. O kurde, nie mam amunicji do pistoletu już. Dobra, moi drodzy. Porażka. Ja nie tego, ja nie będę z nią walczył. Nie teraz już. Dobra. Pokonane ożywieniec. No ja zaraz spalam DBD dosłownie. Teraz można powiedzieć, to teraz, ma... moi drodzy, powoli przechodzimy do Dying Light'a. No.
Dobra, no, ja odpalam. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstruktywny komentarz, konstruktywny komentarz. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Jezu, ja już to